Run. Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Talk. Taki model, który już parę razy był, natomiast jest stosunkowo nowy, dlatego troszeczkę większą mam motywację, żeby go pokazywać. Z pewnych względów jest butem, który mi się bardzo podoba, chociaż niestety nie miałem okazji w nim zagrać. No ale widzę pewne rzeczy, które naprawdę są warte pochwały, więc na tym się skupię. Tak to wygląda, jest to najwyższy poziom w tej serii butów, czyli w Tempo od Nike. Mamy tutaj worek, tak to się prezentuje. Nike jest jedną z czterech głównych, Tempo jest jedną z czterech głównych linii Nike. Mam jeszcze Hyper Venom, Magista i Mercurial. Natomiast to jest but profesjonalny i w Tempo nie mamy tego poziomu za 1000 zł katalogowo, tak? Zaczyna się od butów za 800. Co ciekawe, no bo często, zawsze rozpoznawalną cechą butów, które są tym najwyższym modelem, jest skarpeta, co też nie znaczy, że wszystkie ze skarpetą to są najwyższe modele. Jeśli nie śledzicie w korkach, no to tego nie wiecie. Są też tańsze buty z kołnierzem. Natomiast tutaj w Tempo tego nie ma. Nike po premierze tego buta, która odbyła się w lipcu 2017, bodajże tak, pokazały prototypy, jakie Nike robiło i tam, co ciekawe, był prototyp Tempo z kołnierzem i wyglądał całkiem fajnie, chociaż nie byłem takim nigdy zwolennikiem, żeby z tego buta robić taki z kołnierzem, to tak fajnie ten kołnierz zrobili, że tam nawet myślę, że kolejne generacje mają szansę, żeby tak właśnie wyglądać. Poszukajcie sobie artykułu na tepy.pl. Mamy tutaj kolekcję Rising Fest, wypuszczoną we wrześniu 2017. Kolekcja limitowana w taki sposób, że piłkarze kontraktowi Nike grali w nich tylko, jeśli byli do 25 roku i byli to wybrani piłkarze. Takim jedynym, którego jak tutaj się kojarzę, jest Dembele z Barcelony, który gra w Superfly. W tej kolorystyce wszystkie te inne starsze gwiazdy typu Lewy grały wciąż w tej żółtej seryjnej poprzedniej kolekcji. Bardzo fajna. Tempo z pewnych względów są najciemniejszym butem ze wszystkich. No z racji tego, że mamy tutaj skórzaną cholewkę aż dotąd, która jest czarna. Od czasu premiery już parę kolorystyk się pojawiło. Nike jeszcze nigdy nie wypuściło tego buta z nieczarną cholewką tutaj z przodu, nie czarną skórą, chociaż pewnie nadejdzie czas, żeby to również zrobić. Z tyłu mamy no cholewkę wykonaną z flyknit, czyli z tej włóczki, z tym, że no jest to takie trochę tutaj troszeczkę marketingowa zagrywka, bo tak naprawdę flyknit kojarzy się z włóczką, z kołnierzem, z czymś tutaj fajnym, natomiast tutaj absolutnie to jest troszeczkę tak, jak Adidas zrobił przez długi, długi czas, że miał prime knit, tak? Czyli też jakąś włóczkę, ale co z tego, jeśli ona jest przykryta w absolutnie każdym miejscu jakimś syntetykiem, który absolutnie ogranicza jej właściwości. I tutaj tak samo jest w przypadku Nike. No oczywiście tak tylko zwracamy na to uwagę, żebyście się nie łapali na marketingi, natomiast ma to też swoją korzyść taką, że tutaj bardzo cienka jest ta cholewka, bardzo cienka. But ten jest ewidentnie bardzo lekki, trzeba przyznać, że to są chyba najlżejsze Tempo, jakie dotychczas były. No a jednocześnie jest tu z boku sztywna, to jest bardzo pożądane, tak? Jest tutaj, są jakieś syntetyczne te paski, które widzimy, to są jakieś zgrubienia, które sobie tutaj idą. Zresztą mamy tutaj też flywire, do czego jeszcze dojdziemy. No i jest to zarazem cienkie, lekkie, jak i odpowiednio sztywne. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak będzie. Wewnętrzne usztywnienie pięty, które kończy się tutaj. Troszeczkę tutaj Wam powiem, że tutaj jest elastycznie. Mogłoby być troszkę bardziej sztywno. No co jest pewnie pochodną tego zastosowanego materiału tutaj. Jedna rzecz, którą trzeba sobie powiedzieć o Tempo Legend 7, to, że jest to pewnie najlepsze Tempo Legend seryjne, nie jest żadna limitowana edycja w historii, jeśli chodzi o jakość skóry. Jest skóra absolutnie klasy premium, widzicie jak się pięknie marszczy tutaj, ja sobie tak naciskam właśnie, jak to tutaj się pięknie zachowuje. Super mięciutka, naprawdę rewelacja, skóra jest rewelacyjna. Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest taka skóra, znaczy budowa buta, żebyśmy mieli takie mięciutkie tutaj poduszki, bo ona jest i tak naklejona na syntetyk. Między skórą a materiałem, który mamy wewnątrz, są takie wykonane bodajże z pianki. Przynajmniej tak było w przypadku poprzedniej generacji. Rozmawiałem z ludźmi Nike, mi o tym powiedzieli, że takie użebrowania, które wpływają na czucie piłki, bo piłka nam się po tych nierównościach tutaj przemieszcza. Bardzo
póki one nie wyszły, miałem mieszane uczucia, chociaż ze zdjęć już było widać, że ta skóra będzie świetnej jakości, co było dobrą prognozą. Ogólnie dwie takie główne rzeczy, które tutaj bym wyróżnił, to jest to, że są one lekkie, jak na tempo, i jest świetna ta jakość skóry. I co innego, o ile ja się troszeczkę dałem przekonać do tej tutaj budowy, no po prostu to jest kwestia kompromisu, tak? Mamy but, który jest dosyć blisko nogi, bo nie jest taki gdzieś tutaj wypukły, rozbudowany. Nie mamy tych poduszeczek, które ewidentnie, jak sobie popatrzymy na różnicę między Tempo Legend 5 a 6, no to fajniej się przyjmuje piłkę z takimi poduszkami, tak? Natomiast tu pewnie mamy lepsze czucie. Co jeszcze? Mamy tutaj, jeśli chodzi o Flyknit, to jest jedno miejsce, gdzie ono nie jest pokryte syntetykiem. Sorry, bo powiedziałem wszędzie, że absolutnie wszędzie. Język nie jest standardowy, jest oczywiście taki zespolony z cholewką. No i w tym miejscu jest taki normalny rozciągliwy. Ułożony tak trochę jak firany w salonie waszych rodziców, czyli są takie fałdki, co sprawia, że i wygląda to dosyć fajnie, tak? Jest on na tyle gruby, na ile powinien być, żeby tutaj dosyć sensownie kopało się piłkę z prostego podbicia. Fajne jest to, że tutaj ten języczek jest taki zrobiony, trochę wystaje do góry. To fajnie wygląda. System sznurowania klasyczny, no w takim sensie, że podobny do Hypervenom w drugiej generacji, że jednak mamy tutaj kawałek skóry, która wystaje i przechodzi przez co. Tutaj front zrobiony troszeczkę inaczej, no bardzo przypomina rozwiązanie z Adidas Ace. Tutaj nie ma akurat w tą stronę, jest, że Nike jest podobny do Adidasa, a nie w drugą stronę jak zazwyczaj, że sznurówka płaska, przez to, że tak to tu zrobiono, zminimalizowano te odstawanie sznurowadła i jest czysta powierzchnia podbicia. Takie rzeczy na pewno podobają się, bo ja czuję i wiem i słyszę też niejednokrotnie, że tak jest, że te odcinki oglądają rodzice dzieci grające w piłkę, którzy mnie znają, no bo podejmują jakieś tam dobre decyzje dotyczące wyboru butów. To są takie rzeczy, które tutaj naprawdę fajnie zrobiono. Mamy tutaj też na samym końcu system Flywire, czyli te włókna, które gdzieś sobie wchodzą tutaj w cholewkę, które zaciskają sznurowadła, ciągniemy i sprawiamy, że ta cholewka nam się tutaj lepiej przylega do naszej stopy. Nie jest to, widzę, zrobione tak samo jak w Superfly i w Hypervenom, że te włókna są luzem poprowadzone, co było nowością w zeszłym roku. No z racji budowy tutaj nie za bardzo można było tak zrobić. Natomiast zapewne fajnie usztywnia to właśnie tą tylną część buta, tam gdzie jest to potrzebne, bo zastosowano dość cienki materiał i też coś na plus. No wrócę sobie, jest jeden tutaj jedna rzecz, na którą można narzekać i ostrzec, ale zanim do tego dojdziemy, to sobie jeszcze zobaczymy podeszwę. Podeszwa, o ile tutaj jakoś nie krzyczy tym, że jest świetna. Oczywiście kołki są świetnie przemyślane, no to są takie rzeczy, wiecie, co już w każdych butach są raczej, no chyba, że coś gdzieś ktoś da ciała, no to ja o tym wam powiem, natomiast to jest wszystko w porządku. Bardzo mi się podoba to od strony wizualnej, ktoś ładnie zaprojektował, że mamy tutaj te takie nierówności, które nic nie dają, są elementem wizualnym, trzeba sobie jasno powiedzieć, ale naprawdę bardzo ładnie wyglądają. No i w dodatku, kiedy tylko Nike ma okazję, żeby zrobić buty z taką podeszwą, świetnie po prostu wygląda na tych ich podeszwach ostatnio ten srebrny kolor, naprawdę bardzo fajnie się to mieni, biorąc pod uwagę, że but jest taki dosyć tonowany, tak? Pomimo tego różu, no to ta podeszwa naprawdę tu świetnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Zgina się to wszystko, dobre są elastyczności i tak dalej. Jedna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę i słyszałem już od ludzi, którzy w tym grali, to tutaj te poduszki. Widzicie zapewne, tak? Tutaj się zaczynają takie nierówne. Mają one za zadanie trzymać stopę zapewne. Są zastosowane zamiast po prostu takiej poduszki, która by sobie tu w koło szła zaraz pod grzbietem i dobrze trzymała stopę, to zrobili coś takiego. No i to ludziom nie za bardzo pasuje. I tutaj Nike, no trzeba przyznać, że kurczę, nie uczy się na błędach, bo w Aporach 3, w Aporach 4 robili jakieś takie dziwne poduszki, wymysły i ludzie to wręcz wycinali. Wtedy mieli możliwość, bo to był dodatkowy naklejony element. Tego tutaj nie wyciągniecie niestety. Wszystko zależy od kształtu stopy. Jeśli macie taki, że akurat wam to dobrze wpasuje, to będzie spoko. Jeśli nie, no to słyszałem, że ludzi to uwiera. Czy było na tyle, jeśli chodzi o ocenę? Jeśli chodzi o ocenę, ja na koniec no, wspomnę, że kurczę, jak można zrobić but, który ogólnie jest taki świetny, ale wymyślić coś takiego? No po co? Tu jest dużo rzeczy do opowiedzenia fajnych o tym bucie. Można by było zrobić coś innego, no nie wiem, jakiś inny bajer, który nam tutaj
To jest takie, wiecie, a zróbmy coś fajnego jeszcze z tyłem buta, żeby było co powiedzieć. No i zrobili to, co jest no, nietrafione. Coś innego, co by nie przeszkadzało. No, chcecie jakąś barierę tam wizualną, nie wiem, tutaj ten pasek chromowy, żeby był i tak, to jest jakiś syntetyk przyczepiony, tak? No, ale nie to. No, nie wiem, w którym momencie tutaj albo ktoś projektujący nie za bardzo miał doświadczenie tak naprawdę w grze w piłkę nożną, albo osoby testujące te buty gdzieś zawiodły i nie dały tego feedbacku. Nie wiem, skąd to się bierze. Naprawdę. Kurczę, jakbym mógł tak usiąść, tylko też jak mam okazję rozmawiać z designerem, to on mi szczerze oczywiście nie powie, no dlaczego tutaj to tak zrobili. No ale kiedy, jak to przechodzi, że robią korki z czymś takim? Mógłbym się rozgadać i narzekać tutaj minutami, no w ogólnym rozrachunku Nike Tempo Legend 7 są bardzo interesującym butem z wieloma plusami i jednym ewentualnym minusem, jeśli ktoś ma jakąś tam konkretną stopę, która nie za bardzo pasuje do tych butów, nie tyle do tych butów, co akurat do tego rozwiązania tam nie jest idealnie, nie, że tak powiem, stopa skrojona, chociaż to oczywiście buty do nas powinny być skrojone. No właśnie, no i znowu zaczynam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Bardzo fajna kolorystyka, mi się ogólnie podoba, chociaż czekam już na jakieś bardziej kolorowe te tempo. Bardzo udana edycja. Miejmy nadzieję, że znowu nie będziemy mieli ją na rynku 2 lata. I to by było tyle. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, wrzućcie, pokażcie kolegom. Często jest tak, ja się pytam, już tutaj składając studio, skąd wiesz o te PPL i tak dalej. No i często kolega mi powiedział po prostu, więc powiedzcie kumplom z szatni, bo to jest naprawdę fajna wiedza, pomoże Wam podjąć dobre wybory. Będziecie na przykład wiedzieli, kiedy no jednak należałoby jednak przymierzyć te buty, zanim kupicie, czy zanim wyjdziecie na boisko, bo są tutaj jakieś takie wady, na które należy zwrócić uwagę i czy to na pewno jest but dla mnie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam podchodzących profesjonalnie do butów i trzymajcie się. Hej!